W raporcie Kuby Jagiellońskiego pada zdanie, że kwestie bezpieczeństwa żywnościowego muszą być traktowane przez polityków tak poważnie jak bezpieczeństwo militarne albo energetyczne. I czy Państwa zdaniem Polska jest krajem suwerennym żywnościowym? Bardzo chętnie. Ja chcę podziękować Klubu Jagiellońskiemu za inicjatywę i za te raporty. Mam okazję już kolejny raz uczestniczyć w dyskusji, korzystać z tych analiz, ale również odnajduję tam część moich myśli. O sprawach, w jaki sposób państwo powinno wspierać rolnictwo, zapewne będziemy może trochę później dyskutować. Mam poważne wątpliwości, czy Polska z własnego skromnego budżetu powinna inwestować ogromne środki w infrastrukturę, która w przyszłości Ukraińcom się przyda. My powinniśmy rozwijać infrastrukturę, która jest potrzebna polskiemu rolnictwu. Przede wszystkim u nas nie za bardzo stać na hipotetyczne założenia, że my na tranzycie z Ukrainy, z portów bałtyckich, które są zdecydowanie mniej konkurencyjne w stosunku do Morza Czarnego i basenu Morza Śródziemnego, będziemy mogli korzystać, ale to jest inna sprawa. Pytanie zasadnicze. Czy jesteśmy bezpieczni żywnościowo? Tak, w tej chwili jesteśmy, bo wielkość produkcji w Polsce jest duża. To nas trochę uspokaja. Powoduje, że nie bardzo poważnie traktujemy, co się może wydarzyć. Właśnie, panie ministrze, wejdę w słowo. To nas uspokaja, czy nas, to nas trochę usypia? Naszą tak, to usypia, uspokaja. Różny poziom uspokojenia można tutaj sobie pokazywać, że nie musimy nic robić. A no musimy, bo jeżeli ten pozorny spokój można bardzo łatwo zniszczyć i moim zdaniem polityka Unii Europejskiej, której drugim dnem jest uzależnienie żywienia 500 milionów ludzi w Europie od żywności spoza Unii Europejskiej, bo na tym ktoś zarobi, nie rolnicy, ale ktoś na tym zarobi, na produkcji w Ameryce Południowej, w Nowej Zelandii, na obrzeżach Australii czy na Ukrainie, to jeżeli to może w przyszłości zachwiać stabilnością polskiego rolnictwa, które jest warunkiem sine qua non bezpieczeństwa żywnościowego. Zapomnijmy o tym, że możemy być bezpieczni żywnościowo, opierając się na żywności z zewnątrz. Ona przez chwilę może być tańsza, dopóki mamy swoją. Jak się zrywają łańcuchy dostaw? COVID pokazał. I będziemy mieli karty magnetyczne i będziemy głodni chodzili. Więc tylko własne rolnictwo może zapewnić rzeczywiste bezpieczeństwo żywnościowe, które jest jednym z warunków sine qua non w ogóle bezpieczeństwa człowieka i społeczeństw. Do tego energia i w znacznej części świata woda. Ten, kto będzie tym dysponował, ten rządzi. Nie państwa, nie premierzy, tylko ten rządzi, kto dysponuje żywnością, energią i wodą. Dlatego trzeba nie dopiero wtedy, kiedy problem się pojawi. Kiedy kryzys żywnościowy się pojawi, wtedy dramatycznie szukać rozwiązań, co my mamy robić. Obowiązkiem i polityków, i wszystkich zainteresowanych sprawami rolnymi, świata nauki również, jest antycypować, jest wcześniej zastanawiać się, co możemy przegrać, co możemy stracić, a co powinniśmy zrobić, żeby zminimalizować zagrożenia utraty suwerenności żywnościowej. I uważam, ja nie chcę tego wątku rozwijać, bo pewnie jakieś następne tury będą. Różne teorie były co do polskiego rolnictwa. Pamiętam o niewidzialnej ręce rynku, o tym, że kapitał nie ma narodowości, że przecież wszystko jedno, czy myjemy warzywo nasze, czy nie nasze. To wszystko się przewaliło w dyskusji przez te 30 lat wolnej Polski i dochodzimy do wniosku, że jak umiesz liczyć, to licz na siebie. To rozwijaj swoje w sposób racjonalny, nie głupi. Nie tylko przez system dopłacania do wszystkiego, bo takie pokusy są czasami. Wydajmy więcej pieniędzy publicznych, krajowych, unijnych, budżety i tak dalej. Oczywiście no, wsparcie publiczne jest ważnym elementem stabilizowania niektórych sytuacji rynkowych, ale to nie może być jedyny sposób na ratowanie rolnictwa. To jest uregulowanie łańcucha żywnościowego producentów, przetwórców, handlu i dystrybucji, tak żeby te ogniwa były mniej więcej równoważne, żeby miały podobną siłę negocjacyjną, a nie było sytuacji, że rolnicy przegrywają z kolejnymi ogniwami, bo są najsłabsi, niezorganizowani, nie mają solidnej reprezentacji, często rozdrobnieni i tak dalej, i przegrywają z tymi lepiej zorganizowanymi. I uważam, na tym tę pierwszą część pewnie zakończę, nie da rady rozwijać bezpieczeństwa żywnościowego
zapewnić stabilności, suwerenności żywnościowej rozumianej jako rozwój rolnictwa w sferze zarówno gospodarstw towarowych, już tej nazwy się będę trzymał, jak również gospodarstw mniejszych, które są hybrydowe, mieszane, często samozaopatrzeniowe, tam różne są, ale pełnią szczególną rolę w zapewnieniu żywotności ekonomicznej i pewnej witalności, jak to któryś z dyskutantów powiedział, i są równie ważne. Są równie ważne. Opowiadanie o tej złej strukturze polskiego rolnictwa, ja to słyszę. Niestety u wielu naukowców, ekonomistów cały czas powtarzanie od 30 lat. Zła struktura agrarna, za dużo małych gospodarstw, one przeszkadzają, bo tylko łapę wyciągają po jakieś dodatkowe pieniądze, które się rozpływają, a przecież powinny trafić do tych, którzy się tylko i wyłącznie rolnictwem zajmują. Owszem, te gospodarstwa towarowe powinny mieć inną formę wsparcia, bo one żyją z tej produkcji, ale nie opowiadajmy o tym. I tu akurat z komisarzem się w większości spraw nie zgadzam. No, próbuję usprawiedliwić swoje lata w komisji. Inne zdanie mają rolnicy w Europie o działalności komisji w tym czasie. Ale tu akurat z Januszem się zgadzam, że rola gospodarstw mniejszych jest szalenie ważna i nie można traktować tych gospodarstw jako zawali drogi, kuli u nogi. Trzeba to się tego pozbyć. I wtedy będziemy mieli już dobre, nowoczesne, wydajne rolnictwo. Jedno i drugie jest potrzebne i tego wymaga strategia państwa. I właśnie, jeżeli chcemy mieć to rolnictwo odporne na kryzysy, rolnictwo, które będzie dawało dużą ilość potrzebnej nam do życia żywności, ba, będzie również dawało możliwość nieżywnościowej obszary wiejskie, nieżywnościowych dochodów, również nieżywnościowego wykorzystania części surowców rolniczych, to możemy to sobie tłumaczyć, to są rzeczy w miarę proste, to musi być kreatywna rola państwa. Nie, że państwo każdemu zapewni dobrobyt. Nie, taka jest rola państwa. Jak to Gierek mówił, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni, a Polacy to parafrazowali, aby Polska rosła w siłę, a ludzie mieli dostatek żywniej. Nie o taką pomoc państwa chodzi, ale o stabilizowanie rolnictwa w taki sposób, żebyśmy te kryzysy minimalizowali, daj Panie Boże, byśmy byli od nich wolni. Bez roli państwa, kreatywnej roli państwa, tego nie unikniemy.